I wam powiem trochę o refaktoryzacji w MonoDevelop i o tym pasku tutaj z boku, z tymi liniami. Na początek wchodzimy w Tools, Options, Source Analysis, zaznaczamy Enable Source Analysis to Open Files, wtedy wam się pojawi ta opcja tu z boku. Dalej, tu mamy dwie zakładki. Pierwsza to Code Rules, czyli tutaj definiujemy, jakie informacje będą nam się wyświetlać, jako warningi, bądź sugestie, bądź tutaj podpowiedzi, czy to na pasku, czy ogólnie. Dalej, Code Actions, czyli tutaj są zasady związane z refaktoryzacją, co jest dostępne w związku z nią. Wracamy tutaj do kodu. Teraz pokażę wam, do czego służą te elementy tutaj. Na przykład ta kropka. Ta kropka oznacza, jej kolor oznacza, co się znajduje aktualnie w skrypcie. Czerwona błędy, żółta warningi. Tutaj możemy klikać tą kropkę. Po kolei będzie przynosi nas do elementów danego typu, w tym przypadku warningów. Dalej, tu mamy takie zielone linie, niebieskie i tak dalej. Zielone to są hinty, czyli wskazówki. Niebieskie to sugestie i tak dalej. Także mogą tu się pojawić pomarańczowe i czerwone linie. Możemy na te linie klikać, wtedy nas przenosi do miejsca w kodzie, gdzie taka linia się znajduje. Dalej. Tutaj, gdy klikniemy na kropkę prawym, to pojawia się takie menu. Możemy wybrać takie coś jak minimap. Wtedy pokazuje nam taki minimapę naszego kodu, jak wygląda. Jeszcze wam powiem kilka słów o refaktoryzacji. Tutaj w MonoDevelop. Mono daje nam taką możliwość. Możemy na przykład klikać prawym. Mamy tu dwie opcje fix i refactor. Pozwalają nam na wybranie takich opcji związanych z refaktoryzacją. Mogą być po prostu A. Alt, Enter. Pojawia się szereg opcji. Tutaj ta opcja to możliwość konfiguracji zasad, czyli na przykład usunięcia bądź dodania pewnych zasad. Widzimy, że w łatwy sposób za pomocą Alt, Enter możemy wybrać jedną z opcji i tym samym przyspieszyć naszą pracę. Więc to musicie już sprawdzić sami, bo to jest bardzo dużo opcji i ciężko tak pokazać po prostu to w filmie.